Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w kolejnej edycji Baker Tilly TPA Index. W dzisiejszym podcaście chcielibyśmy omówić koniunkturę po drugim kwartale oraz zająć się w szczególności rynkiem pracy, a konkretnie wynagrodzeniami. Jest ze mną Tomek Manowiec, Associate Partner w Corporate Finance, autor Baker Tilly TPA Index. TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Tomek, jak byś skomentował koniunkturę w drugim kwartale 2024? Z tego, co widzimy tutaj, jeżeli chodzi o odczyty, mamy spadek. Nasz poziom w poprzednim, poziom Baker Tilly TPA Index w poprzednim okresie wynosił 0,64 na koniec marca, w tej chwili mamy 0,61. Czy możemy mówić o czymś negatywnym? Czy dzieje się coś, co powinno w jakiś sposób nas niepokoić? Dzień dobry. Zgadza się, Krzysztof. Ostatni odczyt był niższy od poprzedniego i jest to taka tendencja kilkumiesięczna, ponieważ wszystkie wskaźniki, które obserwujemy, które tworzą wspólnie ten nasz indeks, od mniej więcej marca, kwietnia zaczęły wykazywać coraz niższe poziomy. Nie są to jeszcze jakieś drastyczne spadki, ale pokazuje to jakieś odwrócenie tendencji, która była bardzo mocna od jesieni 2022, czyli przez ponad półtora roku mieliśmy stały, bardzo pozytywny trend wznoszący i coraz wyższych odczytów tego wskaźnika. Natomiast właśnie od wiosny, od marca, kwietnia, w zależności od wskaźnika, widzimy, że te odczyty są coraz niższe. No i teraz dopiero najbliższy czas pokaże, czy jest to już koniec tego bardzo dobrego cyklu, który trwał kilkanaście miesięcy, czy też jest to tylko tak zwane przyhamowanie w trakcie cyklu koniunkturalnego i jeszcze uzyskamy trochę lepsze odczyty w trakcie 2024 roku, no bo chciałbym tutaj podkreślić dwa czynniki. Po pierwsze, żaden z tych wskaźników, które monitorujemy, nie doszedł jeszcze do takiej fazy maksymalnej, do swoich odczytów, które są obserwowane w najwyższym punkcie cyklu koniunkturalnego. Na całym indeksie ten wskaźnik pokazywałby wtedy około 70 punktów, powiedzmy, tak jak teraz mamy 61, więc trochę jeszcze zabrakło do tego szczytu cyklu koniunkturalnego, mierzonego właśnie za pomocą tych naszych wskaźników. Druga rzecz jest taka, że obserwujemy prognozy makroekonomistów i one wskazują, że ten 2024 rok oraz nawet początek przyszłego roku powinny wciąż być bardzo dobre pod względem makroekonomicznym i wzrostu PKB. I ta dynamika z każdym kwartałem powinna rosnąć, osiągając około 4 punkty procentowe na przełomie tego roku i przyszłego. Więc z tych dwóch powodów widzę jeszcze cały czas nadzieję na to, że ten cykl jeszcze się nie skończył i recesja jeszcze się nie zaczyna, czy jakieś takie większe spowolnienie, ale widzimy pewne oznaki niepewności i za kilka tygodni, czy przy następnej edycji indeksu, która będzie w październiku, będziemy już wiedzieć więcej i wtedy będziemy pewnie w stanie ocenić, czy ten cykl już się kończy, czy jednak było to właśnie takie chwilowe przyhamowanie. No właśnie, jeżeli spojrzymy na różne poszczególne elementy decydujące o koniunkturze, to ostatnio mieliśmy takie informacje w zakresie odczytów PKB i jakby składowych PKB, że głównie była ona oparta, znaczy wzrost PKB był oparty głównie o konsumpcję, jednocześnie brakowało zupełnie inwestycji prywatnych, też nie było za bardzo inwestycji publicznych, eksport słabo wyglądał. No i w związku z tym pojawiają się takie pytania, czy są jakieś przesłanki, żeby wierzyć, że to się powinno odwrócić. Czyli na przykład, czy to powinny być inwestycje publiczne, tak? Czyli środki z KPO, powiedzmy, które tutaj się powinny pojawić, czy też ewentualnie no jakieś może odbicie na rynkach eksportowych. My wiadomo, jesteśmy mocno powiązani z Niemcami. Czy też może jakieś inne efekty, może przedsiębiorstwa zaczną inwestować więcej, aczkolwiek no tutaj znowu kwestie stóp procentowych, tak, które pewnie nie zachęcają, no na pewno też samo otoczenie geopolityczne
nie jest sprzyjające. Także jakbyś miał omówić te poszczególne elementy i przewidywania, jak to widzisz? No, trzeba przyznać, że to pierwsze półrocze bieżącego roku przyniosło nam splot takich niekorzystnych czynników zewnętrznych dla przedsiębiorców i dla koniunktury w przemyśle przede wszystkim. Po pierwsze, mamy cały czas bardzo wysokie stopy procentowe. One są teraz w Polsce najwyższe w Europie. Już nawet kraje regionu zaczynają obniżać i mają niższe poziomy. U nas cały czas tych obniżek nie ma i będą pewnie najwcześniej w przyszłym roku. To powoduje, że realna stopa procentowa wróciła do dodatnich poziomów. Realna, czyli różnica między WIBOR-em a inflacją. I jest to stosunkowo wysoki poziom, bo to jest teraz 1-2 punkty procentowe, a przez ostatnie praktycznie 10 lat poruszaliśmy się w przedziale od zera w dół. W najlepszym momencie to było chyba minus 7 punktów procentowych. To jest oczywiście utrudnienie dla przedsiębiorców, dla finansowania inwestycji, więc to jest pierwszy czynnik. Drugi to jest niekorzystny kurs walutowy, który, tak jak to szacuje Narodowy Bank Polski, ociera się już o próg rentowności eksportu. Ten próg rentowności jest na poziomie około 4,10-4,07, natomiast w pierwszym i drugim kwartale już schodziliśmy do poziomów 4,20 kilka, więc jesteśmy coraz bliżej tych poziomów progu rentowności i to obniża oczywiście opłacalność dla wszystkich firm produkujących dobra na eksport. Jednocześnie zderzyły się przedsiębiorstwa ze spowolnieniem na rynkach Europy Zachodniej, przede wszystkim w Niemczech, gdzie wzrost gospodarczy jest na poziomie zera już od kilku kwartałów i to powoduje barierę popytową. No i na końcu jeszcze mamy ważny czynnik związany z płacami, o których pewnie za chwilkę powiemy trochę więcej, ale one od wielu miesięcy rosną w wysokim tempie i jest to duże obciążenie dla pracodawców. Zanim jeszcze przejdziemy właśnie do tych płac, to jeszcze odniosę się do tego, co powiedziałeś o oczekiwaniach, o prognozach na kolejne kwartały. Zdecydowanie jest duże oczekiwanie, że ta koniunktura ma się poprawić. To, co właśnie mówiłem, że dynamika PKB ma jeszcze wciąż przyspieszyć i osiągnąć swój szczyt dopiero mniej więcej w zimie, głównie dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, w tym finansowanym przez ze środki, jeszcze raz, głównie dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, przede wszystkim finansowanym ze środków z KPO. Niestety to się ciągle opóźnia i to też spowodowało przesunięcie tej ścieżki wzrostu PKB w dół, zarówno w pierwszym, jak i w drugim kwartale. No ale liczymy na to, że to się w końcu zrealizuje. Też najnowsze prognozy Europejskiego Banku Centralnego wskazują, że Europa Zachodnia powinna troszkę przyspieszyć w drugiej połowie tego roku oraz w 2025, więc to nam daje pewną dozę optymizmu, ale to, co mówiliśmy na początku i te wszystkie negatywne czynniki na razie powodują utrudnienie i dla przedsiębiorców i spowolnienie w koniunkturze. Dziękuję, rozumiem. Czyli powinniśmy liczyć głównie na KPO, powinniśmy liczyć ewentualnie na spadek stóp procentowych, być może też na uspokojenie się sytuacji geopolitycznej, która tam gdzieś ostatecznie może mieć jakiś wpływ na inwestycje zagraniczne. Ale też popatrzmy właśnie, tak jak już mówiłeś, przyjrzyjmy się bliżej wynagrodzeniom. Te wynagrodzenia wymieniłeś jako jeden z problemów, czy też powodów, które mogą powodować, czy powodów, które skutkują tym, że mamy słabszą efektywność w wynikach firm. I jeżeli tutaj spojrzymy sobie na wykresy, czy też na informacje, które są zawarte w tej edycji indeksu, no to mamy tutaj takie wykresy, które nas informują o wzrostach nominalnych i realnych poziomów płac w Polsce na tle innych krajów w Europie. I to, co mnie tak bardzo tutaj zaintrygowało, no to jest to, że jeżeli chodzi o obszar CEE, to on ogólnie rośnie realnie, czyli te wynagrodzenia w ciągu ostatnich 10 lat poprawiły się realnie, czyli po prostu stać nas na więcej. Jednocześnie w Europie Zachodniej mamy do czynienia ze stagnacją, czyli ostatnie 10 lat praktycznie nie przełożyło się na wzrost wynagrodzeń realnych, co oczywiście gdzieś tam musi powodować jakieś niezadowolenie społeczne, co zresztą też obserwujemy
właśnie podczas różnych wyborów politycznych w krajach, zachodnich krajach Europy. No i w ogóle taką ciekawostką jest Rumunia, która kompletnie, można powiedzieć, odjechała, tak? Czyli w ciągu 10 lat realne wynagrodzenia wzrosły w niej o 100%, podczas gdy u nas to było 20 kilka procent. Także może byś coś powiedział więcej o tym, jak ta tendencja wyglądała w zakresie nominalnym, realnym, no i też czego ewentualnie możemy się spodziewać. Wzrost płac w Polsce jest zjawiskiem typowym, bo ostatnie 20 parę, 30 lat to jest nieustanny wzrost płac w wartościach nominalnych. On się oczywiście wahał, w lepszych latach wynosił nawet około 10%, w gorszych był na poziomach 2-3%. Natomiast w wartościach realnych no, to już wygląda nieco inaczej, bo inflacja też w tym okresie miała okres wysokich odczytów, szczególnie na początku XXI wieku, później był okres bardzo niskich odczytów i znów teraz mieliśmy rekordowe poziomy. No i w wartościach realnych pensje w Polsce rosną najczęściej tak między 2 a 4% rocznie. Wyjątkiem był tutaj rok 2022, kiedy wynik był ujemny, co oznacza, że inflacja rosła szybciej niż pensje. Ale teraz można powiedzieć, że nadrabiamy to, bo lata 23-24 to jest okres bardzo wysokich wzrostów płac. W zasadzie dwucyfrowe tempo przyrostu utrzymuje się nieustannie, a przy spadającej inflacji powoduje to, że realne poziomy dynamiki wynagrodzeń są bardzo wysokie, nawet sięgające 10%. I to jest typowe dla całego regionu tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, bo wszystkie kraje mają podobną tendencję, jak wspomniałeś, tutaj Rumunia bardzo się odchyla, ale też startowała z bardzo niskiej bazy. Te wynagrodzenia w Rumunii 10 lat temu były na poziomie praktycznie połowy tego, co obserwowaliśmy w Polsce, a teraz połowy, czy 2/3 mniej więcej, a teraz to się mniej więcej wyrównało i kraje naszego regionu, czyli Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Polska mają bardzo zbliżony poziom wynagrodzeń w przeliczeniu również na euro, tak? Czyli żeby to była wspólna waluta i porównywalność. No i ten aspekt, tak jak wspomniałeś, bardzo odróżnia Europę Środkową od Europy Zachodniej. Są państwa Europy Zachodniej, w których realny wzrost wynagrodzeń był nawet ujemny w okresie ostatnich kilku lat. W kraje typu właśnie Francja, Hiszpania, Włochy, tam realne płace są niższe niż kilka lat temu, więc ta stopa życiowa się obniża i właśnie przekłada się to na niezadowolenie społeczeństwa i bardziej radykalne głosy oddawane w wyborach. I to może się również nasilać w kolejnych latach. Jest to na pewno jakiś czynnik ryzyka dla Unii Europejskiej. Ale to też powoduje, że ten poziom życia w pewnym sensie wyrównuje się. Oczywiście nadal jesteśmy daleko za Europą Zachodnią, bo pensje w Polsce w porównaniu z pensjami w krajach Europy Zachodniej stanowią tak od 30 do 70% tamtych poziomów, więc wciąż jest to nisko, ale jest to i tak dużo lepiej niż było 10 lat temu. Dzięki temu przyrostowi nominalnemu oraz realnemu, który przez te lata się odbył. Z perspektywy pracodawców, przedsiębiorstw, niestety dzieje się to przy braku wzrostu produktywności. Tutaj Narodowy Bank Polski publikuje takie statystyki, jak zmienia się produktywność w kolejnych latach i o ile jeszcze kilka lat temu mniej więcej było to zbieżne ze wzrostem realnych płac, tak od kilku lat, w zasadzie od 2019 roku, produktywność w Polsce nie zwiększa się, więc ta efektywność pracowników nie idzie do góry, a pensje niestety cały czas idą w górę i w związku z tym obciąża to coraz bardziej pracodawców, bo uzyskując na te same efekty, można powiedzieć, że muszą zapłacić za to więcej. Właśnie, bo tutaj prezentujemy taki wykres, który obrazuje te zmiany tych poziomów, czyli produktywności pensji realnej oraz pensji nominalnej na przestrzeni lat 2014-2023 i widać, że tak od kilku lat niestety ten wzrost wynagrodzenia realnego zaczyna przewyższać wzrost produktywności, czy w ogóle produktywność.
Jednocześnie widzimy, że w 2024 mamy bardzo istotny wzrost wynagrodzenia realnego, dlatego że ciągle mamy do czynienia z wysokimi poziomami oczekiwań co do płac nominalnymi, a inflacja już jest dosyć nisko, co powoduje, że realnie będziemy mieli spory wzrost, czyli ta presja na firmy jeszcze bardziej się zwiększy. Tutaj niestety myślę, że ta nierównowaga na rynku pracy może powodować to, że po prostu siła przetargowa pracowników jest bardzo duża i tak naprawdę dojdziemy do punktu, w którym firmy będą musiały dojść do ściany, tak? Aż będą po prostu zwiększać wynagrodzenie, aż po prostu nie będą w stanie już dalej tego udźwignąć. No i też będzie widać prawdopodobnie i firmy o mniejszej wartości, generujące mniejszą wartością dodaną, które będą po prostu wypychane z rynku, tak? No ponieważ nie będą w stanie już pozyskać pracowników. Jak to widzisz? Zgadza się. Znaczy tutaj na pewno trzeba podkreślić, że ten trend wzrostu wynagrodzeń będzie trwały, bo zarówno 24, który już mniej więcej jest rozpoznany pod kątem czynników makroekonomicznych, ale również 25 i 26 powinny przynieść dalszy wzrost pensji nominalnych i realnych w takim tempie wysokich kilku procent, więc ta tendencja będzie się nasilać. To, co jest pozytywne, to przynajmniej takie są oczekiwania, że ta produktywność trochę przyspieszy, no, dzięki pewnie tej całej automatyzacji, która się odbywa, AI, które zaczyna odgrywać coraz większą rolę w różnych obszarach, i zwiększać wydajność pracowników, myślę, że to może zacząć kompensować te wyższe wynagrodzenia i bardziej uspójnić te dwa wskaźniki, ponieważ no, ostatnie lata były bardzo niekorzystne z perspektywy pracodawców w tym aspekcie. Rozumiem, czyli jeżeli chodzi o wzrosty wynagrodzeń w kolejnych latach, możemy spodziewać się dalszych wzrostów w takich, powiedzmy, wyższych wartościach jednocyfrowych. Też będziemy mieć do czynienia ze wzrostem realnych poziomów wynagrodzeń, czyli jest to dobra informacja dla pracowników, ale niestety musi za tym pójść wzrost wydajności, efektywności, ponieważ ostatecznie doprowadzi to do braku rentowności w firmach, no i w dłuższym okresie do stagnacji. Niestety demografia u nas w Polsce jest bardzo niekorzystna i liczba pracowników będzie się zmniejszać. To jest oczywiście zasypywane poprzez imigrację, o której się tak dużo nie mówi, ale tych pracowników spoza Polski jest coraz więcej. Natomiast nasza, powiedzmy, rodzima siła robocza będzie się na pewno kurczyć i to jest coś, co będzie działać właśnie wzmacniająco na ten trend rosnących płac. No, z drugiej strony są te czynniki gospodarcze, koniunktury i już widzimy spadek ogłoszeń czy rekrutacji na nowe stanowiska, więc to może sygnalizować, że rynek pracy się trochę schładza, więc te dwie siły będą się zwalczać, tak powiem, czy działać w przeciwnych kierunkach. No niemniej na razie oczekiwanie jest takie, że te pensje będą nadal istotnie rosły. Fajnie. To dziękuję za tą część dotyczącą wynagrodzeń. Chciałbym jeszcze wrócić do transakcji, ponieważ też tak jak zwykle co kwartał analizujemy poziom aktywności transakcyjnej na rynkach i też na rynku polskim. I tutaj z tych informacji, które są podawane, wychodzi, że praktycznie mamy mniej więcej podobny poziom transakcji co kwartał od kilkunastu, no może od kilkunastu miesięcy, tak można powiedzieć. Tak, ten drugi kwartał wypadł bardzo podobnie do pierwszego i jest zbliżony też do średniej z kilku ostatnich lat, czyli około 100 transakcji w kwartale, co dla nas jest trochę zaskakujące, patrząc na te statystyki, bo obserwując rynek też naszych klientów i aktywność w ramach sektorów, w których jesteśmy obecni, no widzimy, że jest jednak mniejsza aktywność. No, to może się też wiązać z tym, że transakcje mogą być mniejsze na mniejszych podmiotach i gdybyśmy mierzyli to wartościowo, pewnie byłyby to na pewno, gdybyśmy to mierzyli wartościowo, zakładam, że byłyby to niższe poziomy niż w poprzednich kwartałach, natomiast ilościowo ten wolumen wygląda bardzo podobnie. Wartości niestety nie jesteśmy w stanie zmierzyć, bo większość transakcji niestety nie jest
opisywana pod kątem transakcji, większość transakcji nie jest opisywana pod kątem ceny transakcyjnej, nie są ujawniane szczegóły, w związku z tym trudno jest zmierzyć wartościowo tę pulę transakcji, która się odbywa w poszczególnych okresach. W każdym razie technologie cały czas dominują pod kątem sektora, jaki jest najbardziej poszukiwany przez inwestorów i najczęściej w tym sektorze znajdują się cele przejęcia. W drugim kwartale to była prawie 1/3 wszystkich transakcji dotyczących spółek technologicznych. Na drugim miejscu znalazł się przemysł, później ochrona zdrowia i produkty konsumenckie. To są branże, które najczęściej są w czołówce najbardziej aktywnych pod względem transakcji, ale tutaj szczególną uwagę właśnie zwraca wysoki udział technologii w drugim kwartale tego roku. Pod względem nabywców geograficznych w drugim kwartale praktycznie po połowie stanowili inwestorzy z Polski oraz inwestorzy zagraniczni. To jest pewne przesunięcie wobec pierwszego kwartału, w którym aż 2/3 transakcji zrealizowali inwestorzy z Polski. Rozumiem. A jeżeli chodzi o poziomy giełdowe i wskaźniki giełdowe, jak byś to ocenił? Mamy w tej chwili jakieś zwiększenie wycen. Te wskaźniki, z tego co widzę, jakoś nie rosną specjalnie, więc jednak nie ma tutaj jakiejś takiej przesadnej hossy na polskim rynku, można powiedzieć. Tak, mieliśmy bardzo dobry rok 2023, kiedy wzrosty na giełdzie były silne i wyceny też wzrosły, natomiast od początku tego roku ten trend spowolnił, choć wciąż kolejne miesiące przynoszą coraz lepsze odczyty indeksów giełdowych. W drugim kwartale to były historyczne szczyty dla większości indeksów. Przekłada się to oczywiście na rosnące mnożniki wycen, takich jak EV EBITDA czy cena do zysku, i one istotnie się podniosły w stosunku do poziomów obserwowanych jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu, przy czym nie są wcale jakoś bardzo wygórowane. Szczególnie wskaźnik EV EBITDA, który historycznie oscylował wokół 7-8, teraz jest bliżej 6. Wskaźnik cena zysk tutaj jest trochę inaczej, on już jest zbliżony do 10, przy czym zwykle szczyt koniunktury giełdowej następował przy wskaźnikach na poziomie kilkunastu cena do zysku, więc to też pokazuje, że ten cykl giełdowy nie został wyczerpany, przynajmniej można by tak domniemywać z wycen po tych wzrostach, które trwają już ponad 20 miesięcy. No ale zobaczymy, jeżeli ta koniunktura będzie faktycznie słabła w kolejnych miesiącach, no to giełda oczywiście będzie za tym podążać, a jeśli odczyty wskaźników makroekonomicznych poprawią się w następnych tygodniach i miesiącach, no to można liczyć pewnie na jeszcze jedną falę wzrostową, która zakończy się pewnie w momencie szczytu cyklu koniunkturalnego, o ile ten scenariusz bazowy zostanie faktycznie zrealizowany. Dziękuję w takim razie za omówienie kolejnej edycji Baker Tilly TPA Index. Tym razem była to edycja za drugi kwartał 2024 i zapraszam wszystkich do lektury. Dziękuję bardzo. TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia.